Zalewski dla Faktu. Po awanturze w Polsat News chciałem zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania norm. O awanturze na antenie Polsat News mówią dziś politycy, publicyści i znaczna część opinii publicznej. W programie Śniadanie Rymanowskiego doszło do niecodziennej sceny, bo studio opuścił wiceminister obrony narodowej. To był protest przeciwko słowom Przemysława Czarnka, byłego szefa resortu edukacji, w czasach rządów PiS. Paweł Zalewski nie wytrzymał, gdy usłyszał, że Czarnek nazywa jednego z zaproszonych do programu polityków zdegenerowanym człowiekiem. Mamy komentarz Zalewskiego do tej sprawy. Paweł Zalewski, Polska 2050, po prostu wstał, wygłosił krótkie oświadczenie i wyszedł ze studia. To była odpowiedź na bulwersujące słowa Przemysława Czarnka z PiS. Bulwersujące, gdyż po pierwsze rzadko zdarza się, by polityk mówił w oczy drugiemu politykowi, że jest zdegenerowanym człowiekiem. Po drugie, obelga miała określać stosunek Czarnka do Roberta Biedronia, lewica, jako osoby broniącej praw środowiska LGBT. Fakt poprosił po awanturze Pawła Zalewskiego o komentarz. Tak zajście zapamiętał polityk ugrupowania Polska 2050. Wiceminister obrony narodowej mówi o skali nienawiści. Podczas dyskusji znany z ostrej retoryki Przemysław Czarnek nieoczekiwanie nazwał europosła lewicy Roberta Biedronia zdegenerowanym człowiekiem. To stwierdzenie wywołało natychmiastową reakcję i oburzenie wśród obecnych w studiu polityków. W geście protestu przeciwko słowom polityka PiS, Paweł Zalewski postanowił opuścić studio. W rozmowie z Faktem Paweł Zalewski postanowił opowiedzieć o motywacji, która skłoniła go do opuszczenia studia. Chciałem zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania norm w relacjach między politykami. Nasze zachowanie w silny sposób odbija się na obywatelach. Ten olbrzymi spór i jego temperatura osłabia nasze bezpieczeństwo. A przecież to jest bardzo ważny cel Rosji. Rosja chce podzielenia naszego społeczeństwa, podzielenia Europy. Abyśmy nie mogli rozmawiać między sobą, tylko pogrążali się w wiecznej kłótni, powiedział w rozmowie z Faktem wiceminister obrony narodowej. Polityk odniósł się również do zamachu na życie premiera Słowacji Roberta Fico. To jest bardzo groźne, dlatego, że ten spór wychodzi poza pewną kontrolę. To, co wydarzyło się na Słowacji, jest groźne i dlatego powinniśmy się zastanowić nad naszym zachowaniem. Skala nienawiści stworzyła atmosferę do tego zamachu, powiedział nam Paweł Zalewski. Donald Tusk reaguje na słowa Czarnka. Polityk PiS odpowiada. Ostre słowa, które padły w debacie publicznej, nie tylko wywołały burzę w studiu, ale również przerodziły się w słowną walkę w mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk, nie pozostając obojętnym na tę sytuację, zdecydował się zabrać głos. Kiedy oglądam barbarzyńców w rodzaju Czarnka i Budy po chamsku poniżających swoich rozmówców, widzę, jak głęboka i zasadnicza jest w dzisiejszej Polsce konfrontacja między Wschodem a Zachodem. To nie jest spór wyborczy, to wojna cywilizacji, napisał premier na portalu X. Przemysław Czarnek postanowił odnieść się do wpisu premiera. Minister edukacji i nauki poprosił Donalda Tuska, aby nie robił z siebie klauna. Drogi panie, barbarzyńcy, to ci, którzy wraz z Merkel sprzyjali przez lata polityce Putina, ściągali do Europy miliony nielegalnych migrantów, okradali Polaków na setki miliardy złotych płynących strumieniami do mafii VAT-owskich, drwili z polskich służb broniących wschodniej granicy. To ci chwaleni przez Łukaszenkę bezpośrednio po przejęciu władzy. Niech pan zgadnie, kto to taki i nie robi z siebie klauna, odpowiedział premierowi Czarnek.